tvpodkarpacie.pl. Przy zespole szkół nr 2 w Sanoku powstało moje boisko Orlik 2012. Inwestycja zakończyła się szczęśliwie dla starostwa powiatowego, chociaż jeszcze przed kilkoma miesiącami wydawać się mogła niemożliwa do zrealizowania. Udało się zmobilizować instytucje, firmy, która prowadziła naszą inwestycję. W pewnym momencie działali i pracowali na 3 zmiany. Widać był postęp prac, także cieszymy się, że firma stanęła na wysokości zadania i że udało się zrealizować inwestycje w terminie, bo to było najważniejsze, żebyśmy nie stracili dofinansowania z Ministerstwa Sportu i z Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie trwają przygotowania do zagospodarowania boiska sportowego. Podjęto starania o sfinansowanie przez Ministerstwo Sportu animatora, który będzie prowadził zajęcia na Orliku. Mam nadzieję, że Orlik będzie służył nie tylko zespołowi szkół nr 2 i zespołowi szkół nr 3, ale też wszystkim mieszkańcom Sanoka, przede wszystkim osiedla Posada. Oficjalne otwarcie Orlika przy sanockim mechaniku planowane jest na pierwsze wiosenne dni. tvpodkarpacie.pl